Cześć, witamy na naszym kanale Milion Pomysłów na Minutę. Cześć, witajcie. Dzisiaj z nami Struk marki Wolfcraft do płyt kartonowo-gipsowych. Zapraszamy. Zapraszamy. Struk, jaki jest, każdy widzi. W porównaniu z tym, którego mieliśmy poprzednio, ten jest dużo wygodniejszy. Ma większą. On jest większy. Ma większą powierzchnię. I możesz bezpiecznie sobie podłożyć drugą rękę, to też jest fajne. Zwłaszcza jak idziesz na przykład wzdłuż dłuższej płyty. Super sprawa. No i ma 3 ostrza. Tak jest, to zaraz wam pokażemy. Ma 3 wymienne ostrza oczywiście i każdy z nich zbiera o stopień więcej. Czyli generalnie sytuacja wygląda tak, że nie jest... Zmniejsza to troszeczkę pewnie opór, no bo nie wchodzisz od razu na dużą głębokość, tylko zbierasz sobie 3 cienkie kawałki de facto. Tak, tak. 3 cienkie warstewki, więc no to jakby wygląda zupełnie inaczej. Wykonany z tworzywa, może pokażemy go z bliska. No pewnie. Zapraszamy. Struk wygląda w ten sposób. Logo z jednej strony ukształtowane, mnie to się kojarzy z taką trochę z wyżynarką. No. Tylko odwróconą w drugą stronę, nie? Miejsce na palec, wgłębienie, fajnie to leży. Tu możemy sobie bezpiecznie, w jakiej pozycji byśmy nie chcieli, możemy sobie bezpiecznie położyć tą drugą rękę. Przez co mamy też zwiększony komfort pracy. Z przodu wygląda to w ten sposób, czyli mamy kąt prosty na płytę. I teraz, Pawle, spróbujemy to pokazać, może te 3 ostrza. Mam nadzieję, że się uda. Pokaż. Przechyl, o, to są jeszcze troszeczkę, o tak. No. Widzieć. To zbiera mniej i każdy następny schodkowo więcej. Tak jest. Ostrza, 3, wymienne. Odkręcamy sobie te 3 śruby. Wszystko jest idealnie spasowane. Tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Tylko wystarczy, że trzyma pół obrotu gwintu, to już nie zejdzie. Nakładka, 3 ostrza. A, to czyli mamy, nawet nie widziałem, czyli to są standardowe ostrze do krótkiej do noży. Tak jest. Czyli uniwersalne. To dokładnie. W środku są zatopione nakrętki, więc to też nie jest tak. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, Pawle, tutaj. Tak, gwint, tak? Chodzi... Tak. Tak, tak. Gwint jest metalowy, nie w plastiku, więc to też się nam nie wyrobi po jakimś czasie. Dokładnie. Wszystko jest idealnie przemyślane. Tutaj mamy 3 takie ząbki, dzięki czemu to ostrze siedzi sztywno. Fajnie, bo jak nam się zużyje ostrze z jednej strony, możemy sobie też odwrócić, tak? Więc jest to, uważam, że naprawdę fajnie przemyślane. Później tylko nakładamy, my sobie go skręcimy, weźmiemy płytę i działamy. Skręcone z powrotem, konstrukcja prosta, tutaj nie za bardzo ma się co zepsuć. Płyta zielona, wodoodporna. Działamy. No czekaj, ja tu ładnie zoomuję. Że ja spróbuję ten początek zrobić tak wolniej, bo tutaj nie muszę takiej wielkiej siły używać, więc żebyśmy pokazali, jak każdy spod każdego z tych noży wychodzi materiał. Tak powoli to raczej będzie ciężko. Ale ładnie to wygląda. No dobrze idzie. A? Sami zobaczcie. Ale ładny jaki ten. Poczekaj, Jacek, weź rękę, ja to zoomuję ładnie. Mhm. Czekaj. Proszę, jedno pociągnięcie, jaki frezik od razu. W tej pozycji ciężej to będzie pokazać, natomiast ta stopa dużo lepiej zachowuje się. Czy dużo lepiej? Prawidłowo powinno być tak, że idzie tą płaską częścią po tej płaskiej części płyty,
nie tak jak pokazaliśmy, natomiast tu będzie nam to dużo ciężej pokazać, w warunkach budowlanych też dużo ciężej będzie to wykonać, no bo zawsze wygodniej jest jak płyta stoi. Ale co, działamy. Elegancko, bardzo ładnie. Ok, mamy. Jak? Bardzo fajnie. Fajnie się to spisuje. Wiesz co? Ja wiem, że prawidłowy sposób na frezowanie jest należącą, ale to naprawdę trzeba mieć kupę miejsca i w ogóle, wiesz, wygody, bo każdy wie z budowanki, czy wszyscy strugają, to jest cała płyta, każdy ją łapie i po prostu ciach na stojąco, bo jest wygodniej jednej osobie po prostu to zestrugać. W ten sposób, trzymając płytę, jakbyśmy mieli zrobić drugą paskę w pozycji stojącej, no to nie bardzo jest jak. No bo pracujesz. Wiesz, o co chodzi? Tak, nie, no teraz z boku to nie, no to jest tak trochę mało komfortowo. No niby się da, ale to jest tylko kawałek płyty, a przy całej? Ale ładnie zrobiło. Stożek ładny. Dobra, reasumując, no sprzęt bardzo fajny. Także... Nie zabija cenowo. Nie. Nie, to jest, to ile tam patrzyliśmy, 80 kilka, 90 kilka złotych? Tak, 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 poniżej 100 złotych. Więc w porównaniu z takimi gdzieś tam chińskimi wynalazkami za 30, mocno niebezpiecznymi. Tak, to fakt. Chwilami. To jest duży, poręczny, wygodny. Tak jest, ta druga ręka gdzieś tam wam nie podchodzi pod. Ale powiem ci, że jak z drugiej strony sfazowałeś, podoba mi się, taki ładny powstał trójkącik. No ale niewygodnie samemu. Tak, samemu niewygodnie w tej pozycji, jednak od góry po krawędzi samemu dobrze się robi. Ale reasumując, bardzo fajny sprzęcik, trochę płytę porysowało. No ale to z drugiej strony tu jest łączenie, przychodzi tutaj fizelina albo coś, więc zawsze w tym miejscu będzie gips. Nie wiem, czy porysowało, po prostu krawędź stopy zrobiła ślad. Tak, tak. Siły nacisku podejrzewam, ten plastik. Tak, ten plastik zrobił tutaj ślad. Co tutaj powiedzieć? Bardzo mi się podoba, fajny, wygodny. Fajny, wygodny, dobrze działający. Dokładnie. Nic dodać, nic ująć. Co? No kończymy. Lecimy dalej, bo wy ten film musicie jeszcze zobaczyć. A was zapraszamy na nasze grupy. Na live'y. Vlogi. Na Twittera, Instagrama, wszędzie gdzieś tam coś się dzieje. Tak, zapraszamy do łapy w górę, do dania suba, kto jeszcze nie dał. A my widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczenia, cześć. Cześć.